Dobry. Witam serdecznie, Wiktor. Tak, dzień dobry. Dzwonię odnośnie popierków od po lodach ekipy. Czy to ogłoszenie jest aktualne? Oczywiście aktualne, godzinę temu wystawiłem. No właśnie widzę, słuchaj, bo tutaj moja córka ma świra na punkcie ekipy i ona kolekcjonuje chyba te papiery, ja nie wiem, co jej chodzi. Powiedz mi, w jakim stanie są te papierki? No to trzeba, jeden z nich jest jakby normalnie odpakowany, tylko ma jakby takie przecięcie wzdłuż, a reszta jest idealnie odpakowana z boku i no nie wiem, jakby po prostu tego nie widać, tak? Jest jakby w idealnym stanie po odpakowaniu loda. Znaczy nie, bo my chcemy to normalnie dać pod szybkę, wiesz, w mieszkaniu i nie może być żadnej rysy na tych opakowaniach. No to takie bez rysy to mam cztery, tak? Cztery bez rysy. Tak, takie idealne. I powiedz mi, jaka jest cena za jeden papierek? Znaczy, tam wystawiłem na Elixir, że za jeden papierek 10 zł, ale mógłbym tak zejść na przykład do 8. To 8 zł za papierek. Tak. No dobra. I tylko tutaj jeszcze trzeba dopłacić za przesyłkę kurierem albo paczkomatem. 8 zł. Nie, no to spoko, to wtedy my weźmiemy z tym kurierem. Powiedz mi, czy te papierki się nadają za szybkę, taką, wiesz, kolekcjonerską? No chyba się nadadzą. One jakoś takie, że tak powiem, grube nie są i myślę, żeby było okej. No dobra, bo jestem z Warszawy, a ty? No właśnie też z Warszawy, z Targówka. Ty, no to ja może podjadę, dam ci te pieniądze i wdasz mi papiery. Ale jak ja zobaczę, że one są wygniecione, to się wkurwię. No dobra, no to pan zobaczy, mogę na przykład, nie wiem, jakieś wyraźniejsze zdjęcia wysłać i pan oceni. Ale na pewno nie są pogniecione. Proszę pana, ja mogę nawet teraz je zobaczyć każdego idealnie, czy nie jest ten, 10 czy nie jest porysowany. Jak czesz fajny telefon, wykonać to dzwoń do imienia wariacie Hichiu, a te papierki sprzedający powinny się wstydzić Janusze biznesu. Mam te papierki przy sobie, to pan może sobie zobaczyć, jakie one są. Tak, mam cztery w idealnym stanie. Myślę, że zdjęcie na przykład. A powiedz mi, czemu jest taki szał na te papierki? No ja panu powiem tak, jakby Tomaszek, na platformie YouTube, tak mówię, skierowany właśnie dla dzieci, jest jakaś tam ekipa, jakiś ludzie, oni nagrywają właśnie takie filmiki skierowane dla tej młodszej widowni i po prostu się zrobiło na to teraz jakby taki szał, tak, że to są właśnie tej ekipy lody, że to są ci youtuberzy. No i po prostu ludzie to kupują, tak, chociaż dla mnie to w ogóle się nie opłaca, ja te papierki od znajomego dostałem właśnie, który ma syna, i po prostu jakby te papierki mi oddał, tak? Bo ja już wystawiam te papierki gdzieś od 2 tygodni razem z nimi i po prostu jakby to sprzedajemy. A te lody są tak naprawdę nic nie warte, tylko papierki są po prostu, no nie wiem, jakimś takim ekskluzywne, no nie wiem, ludzie to po prostu kupują, nie wiem, czy kolekcjonersko, czy żeby się pochwalić i też sprzedać. A powiedz mi, ty jak sprzedałeś już jakieś papiery? Tak, sprzedałem właśnie z moim znajomym i zarobiliśmy już na tym ponad 210 zł w kolejnej promocji. Więc to dobrze schodzi. Czyli... No i proszę pana, teraz tak patrzę na te papierki, to one jakieś pogniecione nie są, to po prostu ze sklepu, tak? Później je od razu odłożyłem i... A jest możliwość, żebyś mi je wyprasował? Że wyprasujesz mi te papierki, ja je od razu do szybki wsadzę? Bo my chcemy kolekcjonować je. Znaczy, rozumiem, tak? Tylko bym sprawdził właśnie na przykład na tym takim już zdjętym, czy na przykład tutaj nic nie zejdzie, tak? Ale wyprasować je mogłem na spokojnie. Pomówię panu, ja tutaj... I ona się jeszcze zapyta, bo ona ma jeszcze jakieś pytania. Jasne. Halo? Tak? Dzień dobry. Proszę pana, pan ma papierki po loda ekipy? Tak. Boże, bo ja bym chciała bardzo, bo wszyscy wykupują loda, ja bym chciała chociaż papierek, bo lodu nigdzie nie możemy znaleźć. Dobra, rozumiem. Mam dwa papierki po lodach cytrynowych i dwa po truskawkowych. W takim idealnym stanie. A
A dobre to jest? Znaczy lody według mnie są beznadziejne, no ale papierki są podobno jakieś takie ekskluzywne, kolekcjonerskie i dlatego właśnie je sprzedaję. Aha, a pan ma może loda dla mnie, piosie? Nie, nie mam. Tylko papierek? Tylko papierek. A jaki stan jest papierka? Idealny, można powiedzieć. A skąd pan ma te papierki? Ze sklepu. Czyli pan je kupił? Tak, kupiłem te papierki. A dokładnie to lubię. Bo tata mówi, że pan dostał od kolegi. Znaczy, no, razem kupiliśmy w sklepie od kolegi lody, tak, i teraz je sprzedajemy. Aha, a ile pan lat ma? A czy to jest przydatne do, jakby do pani informacji? Nie wiem, ile masz lat. Boże, tata, to jest chyba frisz. Wow. Tata, to jest chyba frisz. Ja rozmawiam chyba z frizem. Przepraszam, czy to są żarty? Co? Możesz mi dać ojca do telefonu, proszę? Kogo? Twojego tatę. Tak. Halo? Poprosiłbym. Przepraszam, czy to są jakieś żarty? Jakby ze mnie sobie córka robi żarty, czy tak? Czy to jest na poważnie? Nie, no my dzwonimy na poważnie, no kurwa. Czemu ty twierdzisz, że my robimy sobie żarty? Chcemy kupić papiery po lodach ekipy. No dobra, rozumiem, tylko nie. To jakie to są żarty? Powiedz mi, Wiktor, jakie to są żarty? No nie, no córka zaczęła mówić jakieś, nie wiem, głupie rzeczy do mnie, jakieś głupie pytania zaczęła zadawać, czy jestem tym youtuberem, czy coś. Jakie głupie pytania? Ja po prostu mam takie, no przepraszam, że to nie jest żartek, ale mam po prostu takie podejrzenia, bo już miałem dzisiaj parę telefonów i no, ludzie się z tego jakby naśpiewają. Ale z czego się naśpiewają? Z twojego biznesu? Kacper, 5 złotych. Tak, zadzwoń po pomoc to drogową, resz auto ci zwalnia i nie wie co robić na koniec. Powiedz, że jechałeś na Recznym. Nie, my nie robimy sobie żadnych żartów. No dobra, rozumiem. No, my nie robimy sobie żadnych żartów. Słuchaj, bo ja sobie tak przypominam, że tego loda jadłem. Ja 6 takich papierków wypierdoliłem do śmietnika. Michał. Dużo jestem stratny? Byłeś kiedyś w Bierkowie? Pytam się ciebie, odpowiedz tak, proszę. Papierki według mnie to są nic nie warte, tylko po prostu głównie dzieci właśnie to kupują. No właśnie, albo ludzie, którzy to zbierają. No. Jakby to wam to wysłał właśnie do internetu, ja to wystawiłem godzinę temu, tak jak mówię, no to prawdopodobnie ktoś by się zgłosił po te papierki i pewnie pan mógł na tym zarobić, ale no nie wiem, tak szczerze. Trochę nie te wiem. Papierki są warte. A nie jest ci wstyd sprzedawać same papiery? No nie. Naprawdę się nie wstydzisz? Nie, a czemu? Nie wstydzisz się. Nie, nie wstydzę się. A ile lat masz? Przepraszam, to nie jest do pana informacji, tak? Jeżeli chce pan kupić, to proszę zadzwonić na Eliksie. Do widzenia. Proszę czekać. Wkrótce będziesz mógł kontynuować. Kurwa, jakie czasy w ogóle. Papiery po lodach sprzedają za 8 zł. Ty kumacie?